Witam Was ponownie w piąteczek i moje drogie dziewczyny, kochane, bo nie wiem, czy chłopaków też mam na kanale, ale słuchajcie, wymyśliłam sobie coś takiego, żeby Wam jeszcze troszkę urozmaicić weekend. Jak Wam się nudzi i nie macie co oglądać, i chcecie go spędzić z Netflixem, to może będę robiła co piątek Wam jakieś propozycje, co Wy na to? Yy, ze 3-4 pozycje. Ale mieszane, nie? Bo pierwszy odcinek Wam zrobiłam typowo o filmach kostiumowych, ale nie każdy na przykład lubi ten, tą samą dziedzinę, znaczy dziedzinę czy rodzaj filmów, nie wiem jak to określić. W każdym razie na przykład mogę Wam przygotować takie mieszanki. Kurczę, aż się zawiesiłam. Zobaczcie ten, ten chłopak po prawej stronie, jak wygląda, i wygląda jak ten YouTuber Wataha, czy jak on się tam nazywa, nie? Zobaczcie ten po prawej. Więc przejdźmy do pierwszej propozycji. Jest to horror pod tytułem Nie słuchaj ich. Jest to taki właściwie horror i dramat, i są tam też zjawiska paranormalne. Rodzinka przeprowadza się do Starego Domu, gdzieś tam na prowincji, i chłopiec jako pierwszy odczuwa jakąś taką dziwną atmosferę w tym domu. I mówi o tym rodzicom, że zaczyna słyszeć jakieś głosy, że coś, coś nie tak się dzieje w tym domu, ale rodzice to bagatelizują. I niestety chłopak umiera tragicznie. I więcej wam nie będę spoilerować. Grace i Kelly, serial komediowy. Mogę nazwać komediowy, ale to jest historia życia dwóch pań. Zobaczcie, takie już w dojrzałym wieku. Moja reakcja też była taka, mówię, dobra, Panie w dojrzałym wieku, to będzie raczej taki spowolniony troszkę serial. To jest miłość od pierwszego odcinka, cudowna w tej roli Jane Fonda, piękna, elegancka, zrównoważona, taka ułożona pani, jej przeciwieństwo, to znaczy też elegancka, ale szalona, taka y, bardziej impulsywna, y, ekscentryczna, y, Frankie. Słuchajcie ją ciężko ogarnąć, ich świat staje na głowie. Małżonkowie, to wam mogę powiedzieć, bo to się zaraz dzieje na samym początku. One się przyjaźnią od wielu, wielu lat, ich małżonkowie oczywiście też, i wychodzi na jaw, że panowie od wielu lat mieli ze sobą romans. Żeby nie było wam za wesoło, to kolejna pozycja, jest to też seria. W tej chwili są trzy sezony. Tytuł The Fall. W roli głównej widzimy Gillian Anderson ze sławnego serialu, nie wiem czy niektórzy jeszcze z Was pamiętają, może tak, Archiwum X. I Jamie Donovan, 50 twarzy Greya, to na pewno więcej z Was pamięta. Ona jest panią detektyw, przyjeżdża do miasta, zostaje wezwana do morderstwa. Pani detektyw walczy sama ze swoimi demonami z przeszłości, a oprócz tego jeszcze stara się wejść jakby w psychikę mordercy, żeby z nim nawiązać kontakt, żeby go móc złapać, bo to jest bardzo inteligentny człowiek, który sobie ją prowadzi jak po sznureczku. Bardzo fajnie przedstawiona jest właśnie tutaj budująca napięcie, ta więź pomiędzy panią detektyw. A właśnie tym seryjnym mordercom, bo to nie jest tylko tak, że ona ściga jakiegoś tam mordercy, bla, 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 taki serialik jak każdy. Nie. Tutaj się nawiązują emocje. I ostatnia propozycja na dzisiaj. To taki dramat, ale trochę komedia. Bo fajna historia, taka, która się może. Teoretycznie na faktach też przydarzyć, na pewno się to też zdarza, ale akurat to jest taka ekstremalna sytuacja. Jest to opiekun prawny, który jest przydzielony przez sąd i ona no, zaczyna się opiekować starszymi ludźmi i defrauduje przy tym ich majątki, zgarnia od nich pieniądze, po prostu traktuje każdego jako kolejną swoją ofiarę i trafia kosa na kamień. Fajny film, fajny film. Taki nie do przewidzenia kompletnie. Yy, polecam Wam też super rola tej babeczki. Nie wiem jak ona się nazywa. Widziałam ją w kilku filmach, ale nie kojarzę nazwiska o właśnie tej takiej zimnej blondyny. Świetnie gra tą rolę, naprawdę świetnie. Yy, ma taką kamienną twarz i bez emocji. No super. Także polecam Wam serdecznie. Będzie się działo. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że sobie coś wybierzecie z tych moich propozycji. Także życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!